przynajmniej latem i w ciągu dnia, w, pogodnie, w pogodne dni zimą, korzystania z, z prądu pochodzącego z elektrowni węglowych. tak? To, to byłoby dosyć ważne. No i jedzenia prawie nie marnujemy. Znaczy zdarzają nam się jakieś wpadki, fakapy, przyznaję. A kiedyś typu, marnowaliśmy. Mnóstwo typu jest. kasza, która się ukryła z tyłu lodówki, a potem coś na niej wyrosło, no i mimo najlepszych chęci, już nic z tym nie zrobimy, ale to się rzadko zdarza. I rzeczywiście w tej chwili, no właśnie, jedna śmieszna rzecz. Skończyła nam się stara lodówka, długo służyła, była bardzo dzielna, nie była za bardzo energo Oszczędna, no ale to też nie chodzi o to, żeby wszystko wyrzucić, bo tak stopniowo wymieniamy. Mamy teraz nową lodówkę i ta nowa lodówka ma taką fajną szufladę, i w tej fajnej szufladzie okazuje się, że nasze warzywa, rozmaite i owoce są w stanie przetrwać chyba ze trzy razy dłużej niż w tej poprzedniej. tak? Czyli to nie to dość, ma dość mamy oszczędniejszą znaczenia. tą lodówkę na mniej prądu, że to po prostu to, co do niej wrzucamy, znacznie dłużej się nadaje do jedzenia. No, taka obserwacja drobna, życiowa. To mam się takie wasze zdroworozsądkowe podejście, to znaczy, jakby nie wyrzucamy wszystkiego, skoro działa, tylko doczekamy do tego, jak przestaną działać, i dopiero. Wtedy znajdziemy jakąś ekologiczną alternatywę. To jeżeli wiemy te kilka rzeczy o tym, w jaki sposób te ograniczenia dotknęły waszego domu, ograniczenia czy po prostu jakby zmiana trybu życia, to mam pytanie o kolejny mit czy fakt do obalenia, czyli zmiana klimatu mnie nie dotyczy jako jednostki. Jakie konsekwencje ludzie mogą odczuć? Tutaj zmiany są zasadnicze i są dostrzegalne łatwo już w Polsce. Są to zmiany pogodowe, które odczuwamy już co roku, bo to, że się pojawia fala upałów, no to dla polskiego klimatu było już wcześniej normalne. Natomiast to, że ta fala upałów przyjmuje wartości pod 40 stopni Celsjusza, no to wcześniej się niestety nie, nie zdarzało. A jeżeli się zdarzyło, to to było ho-ho, jakie wydarzenie na kilkadziesiąt lat do omawiania. A teraz to się zdarza w ciągu ostatnich. Kilku lat zaczęło się zdarzać regularnie i będzie się coraz częściej zdarzało. Rekordy zimna zimą już nie są tak niskotemperaturowe jak dawniej, czyli ta temperatura też rośnie. Ale może tego tak dokładnie nie dostrzegamy, może wszystkim się wydawać, że już kiedyś były upały. Ale spójrzmy na przykład na burze na wałnicę. takie zjawiska pogodowe, gwałtowne. Jest, niech ja sobie dobrze przypomnę, w tej chwili pojawia się trzy razy więcej burz. Niż pojawiało się w latach 80. Pojawia się dwa razy więcej powodzi, dwa razy więcej susz niż w tamtym okresie i to jest ewidentne, znaczy to naukowcy obliczyli, to są, to są badania prowadzone przez Akademię Nauk Europejskie, Akademię Nauk, 27 takich akademii po prostu się dogadało i zrobiło takie obliczenia. I to, że nasze województwo łódzkie pustynnieje i Wielkopolska, która jest naszym wielkim polem uprawnym, też pustynnieje. I to nie jest słowo pustynnieje, to nie jest słowo na wyrost tutaj powiedziane, tylko tak to się nazywa w języku naukowym. Po prostu gleby ubożeją. Zmienia się ta roślinna i zmienia się nawodnienie. Po prostu zaczynamy mieć wielki problem z wodą w Polsce. Bo w Polsce w tej chwili jest problem, czy jeśli chodzi o dostępność wody, to jesteśmy na poziomie Egiptu. I mamy jeden z największych problemów wodnych w Europie. A w ogóle tego nie zauważamy. I mnie najbardziej oburzyło, Powiem szczerze, czy może nie najbardziej, oczywiście oburza mnie mnóstwo rzeczy, ale był w Skierniewicach taki alarm wodny, gdzie trzeba było oszczędzać, nie można było od, odlewać ogródków w czasie fali upałów w czerwcu tego roku. No i poszedł reporter gazety lokalnej i wszedł do myjni pierwszej z brzegu, gdzie po prostu regularnie były myte samochody, nikt się tym nie przejmował, jedno stanowisko myjnia wyłączyła. No i ludzie niby wiedzą, że coś jest nie tak, że trzeba coś wyłączyć, bo władze każą, ale tak naprawdę nikt do końca nie przyjmuje tego, że to jest sprawa poważna i no, to nie jest w porządku. To samo wycinanie drzew. W momencie, kiedy mamy tak potworne upały, taką suszę, że tak że trawa u stóp tych drzew, które, które by stały, wciąż by była zielona, nawet bez takiego podlewania, jakie jest niezbędne, w momencie, kiedy wytniemy drzewa, to tam trzeba lać hektolitry wody. Ja ostatnio się strasznie wzburzyłam i właśnie wrzuciłam na swojego Instagrama takie pocięte drzewo, które jeszcze, którego jeszcze kawałki były zapakowane w folię, bo gdzieś tam w jakimś parku praskim się przydarzyło, że jakiś konar się odłamał i tam kogoś zabiło, czy nie wiem. Trzeba było wywrzeć zemstę, I jakaś na Czyna do mnie napisała, że no tak, tak ona rozumiała, nie jest za wycinką drzewa, ale wiesz, drzewa też czasem mogą właśnie zrobić krzywdę i odwołała się do tego, mówię, ale stara, w ten weekend zginęło 20 osób na polskich drogach. Czy w związku z tym mamy zwinąć asfalt? Znaczy, no bo okej, okay, zwinmy asfalt w takim razie. Pozbywamy się tak bezmyślnie w ogóle przyrody. To samo jest z zakazem na przykład teraz, który był w czasie upałów, wycinania łąk i ścinania trawników. Tak, Skończyły schną. się dwa dni po upałach. Pod moim blokiem wjechały kosiarki, żeby ścinać trawę w wysokości może, może 15, A, 15 centymetrów. Nie? I po prostu to jest, to jest tak niebywale głupie, że ja czasami sobie myślę, że ja patrzę na jakiś film science fiction po prostu przez moje okno i nie ma sensu, bo już to. Robiłam dzwonić do ZGN-u i tak dalej, bo tam albo kogoś nie ma, albo, albo pani Marysia już zadecydowała o tym pół roku temu, więc musi to iść. Wczoraj wspaniały hit, jak byłyśmy, byłam u Martyny, słuchajcie, zaczęła się burza, oberwanie chmury. Co się dzieje w tym momencie? Leci strumieniami woda, w sensie z nieba. I w tym czasie jadą wielkie ciężarówki czyścić wodą Saską Kempę. Ale miały to w planie, więc to uczynią. Tak, Więc to trzeba zrobić. I mhm. koniec. Bezmyślność mhm. systemu, myślę, że to jest coś, co też można by do tego wszystkiego dorzucić, a w którym my też jakoś się bezmyślnie właśnie kręcimy. I to jest chyba takie najgłupsze. To, co odpowiedziałaś jeszcze o politykach. Wczoraj miałam też taką rozmowę w ogóle z, z kimś o odpowiedzialności i też o tym, żeby być odpowiedzialnym, żeby chodzić, głosować i tak dalej. Ja powiem Ci szczerze, że to, na co ja dzisiaj liczę politycznie, to wyłącznie na Unię Europejską, która trochę nad tym trzyma bat nad tym towarzystwem i że te legislacje prędzej czy później wejdą odgórnie, bo nie zanosi się na to, żeby w naszym kraju ktoś jakoś mocniej o tym pomyślał. To, co wczoraj te, ta informacja, która poszła, że jednak Unia Europejska, nie wiem, czy słyszeliście o tym, ma wprowadzać oznaczenia śladu węglowego na tak. produktach spożywczych i że to może dać po kieszeni polskim producentom. W sensie, że jakby jeżeli się nie dostosują, to po prostu wypadną z rynku tak. i to jest. Może coś, co naszych po prostu biednych rodaków i rodaczki zmuśli, zmusi do myślenia. Jeżeli korporacje, wielkie polskie firmy nagle będą dostawały po kieszeni, to zaczną naciskać na to, żeby była energia czysta produkowana w Polsce jednak, a nie wszystko bazowało tam na tym nieszczęsnym węglu. I to może być ten bat, którego nam brakuje. No tak, to znaczy to jest też problem z Unią, dlatego że Unia też jest mocno niespójna, bo chociażby to, co w tej chwili robią Niemcy w kwestii yy, energii jądrowej, czyli zamykającego elektrownie zupełnie bez żadnego sensu, elektrownie, które mają, które by działały jeszcze długo, to jest czysty populizm, tak, robią to niestety pod wpływem partii zielonych, które to w ogóle partie zielonych nie są naukowo całkiem w porządku, tak. to też jest ważna rzecz, żeby o tym powiedzieć, że nie każdy, kto mówi o tym, żeby zapobiegać zmianom klimatu, jest rozsądny i oferuje jakieś sensowne rozwiązania, tak. bo, bo to, się, to są bardzo chwytliwe hasła i dobrze się na nie ich też jakiś kapitał polityczny zbija, i w tej chwili Niemcy nie są w stanie dotrzymać swoich zobowiązań, jeśli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, właśnie przez to, że postanowili zamykać elektrownie jądrowe. elektrownie jądrowe postanowili zamykać po wypadku w Fukushimie, który to zresztą wypadek nie miał, warto o tym powiedzieć, bardzo poważnych konsekwencji ani dla środowiska, ani dla ludzi. Był rzeczywiście ważnym wydarzeniem w tym znaczeniu, że mm, technologicznie, jeśli chodzi o procedury i tak dalej, to było, to była poważna sprawa, nie mówię, że nie była, ale nie jest to powód, żeby zamykać w Niemczech czy gdziekolwiek indziej elektrownie jądrowe, tak, wciąż energia jądrowa, jeżeli weźmiemy pod uwagę bezpieczeństwo, nie wiem, życie ludzi, zmiany dla środowiska, jest chyba najczystszą energią i o tym się nie myśli, nie mówi, fajnie się straszy Czarnobylem, zwłaszcza po ostatnim serialu, który też sporo ma tam, można mu zarzucić, i to działa na wyobraźnię, tak, a to, że zamykanie elektrowni jądrowych po prostu skutkuje wzrostem emisji dwutlenku węgla, no to już nie jest takie oczywiste i nie działa tak na emocje. Bo te wszystkie wiatraki, elektrownie wodne po prostu nie dają rady wyprodukować tyle energii, ile rozwinięty, aktywny przemysłowo kraj potrzebuje. No, Postęp... po, to, po prostu, zwyczajnie. To jest bardzo ważne, żeby to był duży udział tego. I nie dają tej energii nie... w sposób ciągły no i właśnie. bezpieczny. To jest ważne, bo my wciąż jesteśmy w jednej rzeczy bardzo słabi nie potrafimy dobrze przechowywać energii. To jest podstawowy właściwie problem I, i, i myślę, że ta firma, osoba, czy ktokolwiek, kto opracuje taką metodę, która pozwoli tę energię skutecznie przechowywać, no to nie dość, że, no nie chcę powiedzieć, uratuje świat, ale Nobla bardzo światu pomoże. Chociaż. Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo zarobi. To może dobra motywacja dla, do, do myślenia o tym, bo co z tego, że my naprodukujemy z wiatraków mnóstwo energii, fal i różnych innych rzeczy i słońca, skoro potem pogoda się zmienia i i nie mamy tej energii, więc musimy mieć póki nie wynajdziemy czegoś lepszego, stałe, bezpieczne źródła energii, takie jak, jak, jak elektrownie jądrowe, a poza tym oczywiście rozwijajmy te źródła, które są całkowicie czyste i całkowicie odnawialne. Tutaj wspomniałeś o emisjach, co przypomina mi kolejny mit do potwierdzenia albo do obalenia, czyli czy dwutlenek węgla, czy emisje dwutlenku węgla są groźne, czy nie są groźne i czy jest coś takiego jak dobre CO2 i jest coś takiego jak złe CO2, no bo też jakby często jest ten argument, że przecież, no a drzewa też emitują a jak ja oddycham, to też emituję. Dwutlenek węgla jest elementem naturalnym w przyrodzie, w, w środowisku, i tu wiadomo, że my, my go wydychamy, drzewa go wydychają też oprócz tego, że go pobierają. I dwutlenek węgla jest wytwarzany na bagnach i w całym mnóstwie miejsc na świecie. Tyle, że mówimy o takim dwutlenku węgla, który jest stale w obiegu. A to, co zrobili ludzie w ciągu ostatnich no, 150, no trochę więcej lat, to uruchomili te zapasy dwutlenku węgla, które były bezpiecznie, nazwijmy to, zdeponowane pod ziemią i unieruchomione na Czas wydawał się nieokreślony. I te zapasy dwutlenku węgla, które są zamknięte w paliwach kopalnych, one powstały wtedy, kiedy na Ziemi było bardzo gorąco i ten klimat był tak rozbuchany. W takim kierunku, w jakim my w tej chwili dążymy. No tak, no to znaczy na szczęście jeszcze nam daleko do tego, bo to oczywiście fajnie brzmi, że jest ciepło i fajnie było, ale nie dla nas, tak. To znaczy ten świat, ta, to środowisko, ta przyroda, w której żyjemy i my sami nie jesteśmy przygotowani do takich stężeń, dwutlenku węgla i takich temperatur, jakie panowały w. W tamtej epoce, tak? Tam, to, tam powstało mnóstwo roślin, które związały ten węgiel i, no, można powiedzieć, ładnie zniknęły pod ziemią, tak? I to sobie spokojnie leżało. Problemem jest sięganie po tamte zasoby, tak? To, co my robimy, to jest wyciąganie tego węgla, który. Powinien być jeszcze przez długi czas schowany gdzieś głęboko pod ziemią. Ten węgiel, który znajduje się w obiegu, nie jest problemem. To znaczy, dopóki wytwarzaliśmy ten, ten dwutlenek węgla, który trafiał do atmosfery, pochodził ze źródeł, które. Pobrały wcześniej z tej atmosfery, on no to był obiekt zamknięty, ta, ta, ta ilość dwutlenku węgla się nie zwiększała. Czyli po prostu to, nawet jeżeli spalaliśmy rośliny, lasy, tak, to oczywiście szkodziliśmy wtedy, zaburzaliśmy jakąś równowagę w takiej, na zasadzie takiej, że te lasy rzeczywiście wytwarzały tlen, a myśmy odbierali tę możliwość w jakimś stopniu, no ale wciąż nie było to na tyle groźne, żeby nie dało się to, żeby, żeby przyroda sobie z tym nie poradziła. A to wyciągnięcie tych, tego depozytu dwutlenku Tlenku węgla z ziemi sprawiło, że po prostu przekroczone zostały takie bezpieczne dla obecnego klimatu dawki. Dane są takie, że mierzy się to w cząstkach na milion. I przez ostatnie co najmniej 800 tysięcy lat y, poziom stężenia dwutlenku węgla utrzymywał się poniżej 300 cząstek na milion, natomiast w ciągu ostatnich 150 lat tak wzrósł, że teraz mamy powyżej 400. W tej chwili nawet powyżej 405 jednostek cząstek na milion i wciąż rośnie w tempie 2,5% na rok coś takiego. Wow. A czy my w ogóle wiemy, do jakiego stężenia dwutlenku węgla w powietrzu jesteśmy w stanie jeszcze przeżyć na planecie? Jesteśmy w stanie jeszcze w ogóle funkcjonować? Co jest dla mnie ciekawe, czy gdyby to się nagle stę stężyło do jakichś w ogóle ponad to znaczy Nie mamy chyba takiej linii wyznaczenia, zwłaszcza, że to jest dosyć skomplikowany układ, tak? bo to jest układ, w którym biorą udział oceany. Z jednej strony wzrost dwutlenku węgla oznacza zakwaszanie oceanów, ale też ocieplanie się tych oceanów. To jest, znaczy ja nie znam takiej liczby, nie wiem, czy ona została jakoś określona, natomiast my wciąż niestety odkrywamy różne elementy tego układu, które nas potrafią zaskakiwać, tak na przykład kilka lat temu jeszcze się nie mówiło o tym, że ocieplanie się klimatu powoduje, że coś, co kiedyś nazywano wieczną zmarzliną, przestaje być wieczne i robi się tam błoto, tak, to znaczy te rejony, gdzie na głębokości stosunkowo niewielkiej grunt właściwie nie rozmarzał, w tej Chwili już rozmarza i uwalnia się stamtąd metan który jest bardzo również silnym gazem cieplarnianym, czyli mamy jakby nowy element dochodzący do tego i podejrzewam, że jeszcze parę takich rzeczy nas może zaskoczyć, czy negatywnie. Ale jest też tak, że zanim by nas zabiło, zabiło stężenie dwutlenku węgla, zbyt wysokie dla nas? No nie, to, to jeszcze to, długo. To... to długo, dużo czasu by upłynęło, natomiast dużo wcześniej zabiją nas po prostu temperatury wywołane przez to coraz wyższe stężenie. Już pojawiają się miejsca na świecie, gdzie temperatury są tak wysokie, że już Odbierają ludziom możliwość i zwierzętom możliwość chłodzenia się. I, i to, jest, to się dzieje na Półwyspie Arabskim czy w Indiach. I te strefy będą się rozszerzały. Będzie tego coraz więcej, i prognozy pokazują, że wcale nie tak długo trzeba będzie czekać, żeby to dotarło do południa Europy. Ja mam wrażenie, że my w ogóle wiecie, co jak tak mówicie o tym dwutlenku, to mi się po prostu kojarzy z takim obrazkiem z kreskówek, jak jakiś ludzi kopie po prostu dół w ziemi i wykopuje po prostu wszystko na górę. I jakby znajduje się potem w tym dole. I już nie może z niego wyjść, bo wszystko wykopał. Ja mam wrażenie, że my odwracamy, jakby ziemię na drugą stronę. Tak jakbyśmy wywrócili potrzewkę i